Dziś posiedzenie Komisji Europejskiej, a na nim dyskusja o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Prawdopodobnie jest już projekt decyzji Komisji w sprawie uruchomienia procedury artykułu 7 unijnego traktatu. W dokumencie napisano, że Bruksela ma wystarczające argumenty, by stwierdzić wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Mowa jest o tym, że Komisja próbowała prowadzić konstruktywny dialog z polskimi władzami. Wieczorem szef Komisji Europejskiej powiedział, że liczy na poprawę relacji. Nie jesteśmy w stanie wojny z Polską, powiedział Jean-Claude Juncker. Szef Państwowej Komisji Wyborczej przekazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie uwagi do proponowanych zmian w ordynacji wyborczej. Wojciech Hermeliński powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. sposobu oddawania głosu, powoływania komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że spotkanie służyło przede wszystkim wysłuchaniu uwag szefa PKW. Według ministra prezydent na tym etapie prac nie będzie publicznie odnosił się do zastrzeżeń. W Niemczech odbędą się dziś pierwsze rozmowy liderów CDU, CSU i SPD. Będzie to organizacyjne spotkanie, w czasie którego ma zostać ustalony terminarz negocjacji na temat możliwości utworzenia koalicyjnego rządu. Eksperci podkreślają, że występujące różnice programowe utrudnią negocjacje. Kanclerz Angela Merkel odrzuca możliwość utworzenia rządu mniejszościowego i powtarza, że chadecy zaakceptują jedynie wielką koalicję, która zapewni stabilne rządy. Lider SPD Martin Schulz napisał na Twitterze, że wszystkie rozwiązania są nadal możliwe. Izba Reprezentantów USA uchwaliła największą od ponad 30 lat reformę podatkową, której wprowadzenie było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Ustawa przewiduje obniżenie stawki podatku dla korporacji z 35 do 21%. Najwyższa stawka dla osób fizycznych zostanie zmniejszona z 39,6% do 37%. Jednocześnie zmniejszono obciążenia dla rodzin z dziećmi i klasy średniej. Zlikwidowana zostanie także część ulg podatkowych. Według krytyków reformy największe korzyści odniosą miliarderzy i wielkie korporacje.